Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Nie trudno było zauważyć, że przez ostatni tydzień nic na moim kanale się nie pojawiało, a było to spowodowane, tak jak mówiłem wcześniej, brakiem czasu z mojej strony, ale na szczęście już jest po tym największym kryzysowym okresie i w końcu filmy będą się pojawiały normalnie, tak jak wcześniej. Ale w dzisiejszym odcinku na chwilę przeniesiemy się do sierpnia. Otóż jak wiecie, a być może nie wiecie, miałem w sierpniu strasznie dużo pracy i kompletnie zero czasu na granie w Hearthstone'a. Przez to doszliśmy do sytuacji, że zbliżał się koniec sezonu, a ja miałem 17 rangę. I w sumie już to olałem, uznałem, że nie ma najmniejszego sensu dalej grać. Ale stała się rzecz bardzo dziwna. Otóż w ostatni weekend sierpnia, dokładnie rzecz ujmując w niedzielę, zrobiłem sobie na szybko deck midrange szamana z portalem Maelstromu. I postanowiłem nim trochę pograć rankingi i okazało się, że przegrałem nim tylko 3 razy. Raz na 9 randze i 2 razy na 6 randze. I tak naprawdę w kilka godzin dało mi się wbić od 17 do 5 rangi, mimo tego, że byłem przekonany, że w tym sezonie to po prostu oleje. Wiem, bardzo dziwne, tym bardziej, że nie uważam się za jakiegoś super skillowego gracza w Hearthstone'a. Ale jeżeli chcecie sprawdzić talię, która myślę, że w tym sezonie już będzie trochę zmieniona, bo doszło kilka nowych kart z Karazanu, to wklejam ją właśnie w tym momencie z prawej strony ekranu. Tak, wiem, że nie nagrałem jeszcze wyzwań klasowych z ostatniego skrzydła Karazanu. One się pojawią, myślę, jutro, bo tak jak mówiłem, teraz mam sporo czasu, żeby te filmy nagrać. A teraz już zapraszam was do krótkiego streszczenia z tego, jak wyglądała moja ostatnia walka o 5 rangę w sierpniu. Ponad tydzień po czasie, ale zawsze, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Jeżeli uda mi się teraz wbić 5 rangę, to będzie najszybciej wbita 5 ranga w moim życiu. Tak naprawdę w jeden dzień z 17. Ale spoko, musimy mieć także na uwadze to, że wszyscy, którzy chcieli wbić legendę, już dawno ją wbili. Bo mamy końcówkę miesiąca. No ale spoko, jakby co, mam pomocnika na ostatnią walkę, może tym razem mi się uda, bo jest to moje drugie podejście do... wbijania 5 rangi. Więc miejmy nadzieję, że tym razem mi się uda zakończyć podejście z sukcesem. Bardzo dobrze, mamy na dzień dobry totem golema. Kancerowy 7x7 za 4 many. Szkoda tak, że nie mamy nic na trzecią turę. Plus jest natomiast taki, że mamy kruszyskalny oręż, którym ewentualnie będziemy mogli zabić to, co mój przeciwnik wystawi w pierwszej turze, o ile okaże się być Beast Druidem. Bo takich niestety często spotykałem, a one są dość agresywnym deckiem. Dobra, nic nie zrobił, to myślę, że zrobimy tak. Moneta i totem golem. Pierwsza tura totem golem, myślę, że jest to jedno z lepszych zagrań, jakie mogliśmy wymyślić. Jeżeli teraz wystawię jakiegoś stwora, który będzie chciał skontrować totem golema, to na szczęście mamy kruszyskalny oręż, ale jak widzimy, druid nic nie robi. Więc to chyba w istocie nie jest Beast Druid, tylko kontrolny katun, bo Beast Druid to by już nam tutaj nawystawiał milion stworów. Token Druid to być może także nie jest, bo on zawsze ma sadzonki na dzień dobry. A tymczasem 4 many, a tutaj nic nie widać. Okej, w dalszym ciągu nic nie wystawia, dla mnie spoko. Oby tak dalej, to będzie najłatwiejsza walka o rangę. Dobra, mamy żywe korzenie. Czyli jednak one także się pojawiły. No dobra, wystawię te dzikie duchy, co prawda sprawi to, że w kolejnej turze nie będę mógł użyć beztwarzowego płomieńca, ale przynajmniej da to mojemu przeciwnikowi na chwilę zajęcie. I zamaszysty cios mnie w tym momencie za bardzo nie boli, bo tak naprawdę niszczy tylko jednego z moich stronników. Za 1 czy za 2? Za 3 znaczy się. Jednak za 3 postanowił nie dobierać karty. I mamy moc dziczy. I myślę, że na moc dziczy właśnie w tym momencie pójdzie kruszyskalny oręż, żeby jak największe tempo na stole utrzymać. Dobra, jako że ma w talii moc dziczy, to obawiam się, że to jednak jest token druid, któremu po prostu bardzo nie podeszły karty. Co mnie w sumie bardzo cieszy. Bo mam portal do Maelstromu, więc teraz nawet jak na wystawie się Violet Teachera ze stworami, to nie będzie to dla mnie żaden problem. Bez twarzowego płomieńca myślę mogę wystawić. Co prawda mój przeciwnik może mieć kartę na kompost,
Ale tak czy siak zużyję na to tak naprawdę całą turę, bo ta karta chyba 5 albo 4 kosztuje. A jednak 3. Gotowy do nauki? No to źle myślałem. Powiem wam, że widuję tę kartę tak rzadko, że kompletnie nie pamiętałem, jakie ma statystyki. Dobra, niech będzie ten Hex. Trochę się tego, szczerze mówiąc, boję, bo zaraz mi zacznie wyskakiwać z jakimiś wielkimi stworami, ale dobra. YOLO! Niech będzie. No i wiedziałem. No i teraz będzie problem. Wielkie drzewo, trochę słabo. Myślę, żeby nie atakować. No, on się musi zająć moimi wilkami. A w kolejnej turze może jakoś uda mi się drzewo zabić. Liczymy na to, szczerze mówiąc. Swipe? Nie, kolejne korzenie. W sumie dobrze, że użyję w ten sposób. Czekajcie, czy ja mogę w kolejnej turze drzewo... Jezu, następne! Dawajcie mi drugiego heksa, bo będzie słabo. Dobra, co prawda nie jest to heks, ale może nie będzie najgorzej. Czekajcie, jeżeli wystawię totem golema... to możemy zrobić tak, zabijemy drzewo. Myślę, że zabijemy drzewo. On niestety za pomocą tylko jedynie Hero Power będzie mógł zniszczyć mojego śmiałka z Thunder Bluff. Ale jednak tego drzewa wolałem się pozbyć. Tym bardziej, że drugiego także nie będzie problemu zniszczyć w kolejnej turze. Plusem dla mnie jest także to, że mój przeciwnik ma tylko dwie karty w dłoni, więc wybór ma raczej kiepski. Co tu zrobić? Okej. Niestety za maszysty cios. To już jest dla mnie trochę gorsza informacja. Bo teraz będzie problem, żeby drzewo zniszczyć. Dobra, mamy zły urok w idealnym momencie. Oczywiście lepiej by było, gdyby się trafił turę temu, ale teraz także nie jest źle. Dobra, zostawię sobie portal do Maelstromu na wypadek kolejnego Violet Teachera. Bo jak wyskoczy z kolejnym Violet Teacherem, to jakieś AOE by mi się przydało, żeby to wyczyścić. O! Albo w sumie zapomniałem, że druidzi mają Onyxy. Tutaj mój podglądacz sprytnie zauważył, że mogę także trzymać portal na Onyxie. O której kompletnie zapomniałem, bo tak jak mówiłem, w tym sezonie grałem 5 walk na przekrzyż i nic poza tym. Dobra, myślę, że tego Arcane Golema mogę zignorować z tego względu, że w kolejnej turze mogę ustawić się pod Litala. A to mój przeciwnik musi się martwić, jak poradzić sobie z tym, co ja mam na stole. Wybiera kartę. Myślę, że nie ma karty, która w tym momencie by go mogła uratować. No i w ten sposób wbijemy piątą rangę. Dlatego też albo mam sporo szczęścia, albo miałem dzień bycia super skillowym, albo po prostu szaman jest mega OP i rzadko kiedy przegrywa. Ale piąta ranga wbita, jestem zadowolony, byle do kolejnego sezonu.